Port lotniczy Lublin kończy dzisiaj 3 lata. Wielkiej fety z tej okazji nie było, ale zdaniem władz spółki jest z czego się cieszyć. W mijającym roku ze Świdnika odleciało ponad 260 tysięcy pasażerów. W przyszłym ma być ich ponad 400 tysięcy. Uruchomione zostały nowe połączenia, a kluczowe z punktu widzenia spółki będą przyszłoroczne inwestycje. Tomasz Zalewa. Port lotniczy Lublin. Pomimo, że to trzecie urodziny lotniska, goście nie dopisali. Pasażerów można było policzyć na palcach dosłownie jednej ręki. Pusto właściwie, poza panem niewiele osób. No, tutaj widzę, że jakieś przyloty będą, chyba dwa. Tak, to jest wszystko. Wystarczająco? Nie, wydaje mi się, że raczej nie. Ale jak zapewniają władze portu lotniczego Lublin, powody do zadowolenia zdecydowanie są. Przede wszystkim chodzi o liczbę odprawionych pasażerów. 260 kilka tysięcy pasażerów. Niestety było kilka przekierowań i nasza magiczna 270 tysięcy nie zostanie osiągnięta. W przyszłym roku szacujemy, że to będzie powyżej 400 tysięcy pasażerów obsłużonych przez port lotniczy. W trzecim roku działalności lotnisko w Świdniku rozpoczęło obsługę towarową, czyli pierwszy przyczółek do tak zwanego cargo. Terminal jest właśnie budowany. Spodziewamy się, że ten terminal będzie uruchomiony w pełni operacyjnie w pierwszym kwartale 2016 roku. Wstępne szacunki inwestora mówią o tym, że to będzie około 1000 ton cargo w pierwszym roku działalności, pełnym roku działalności terminala. A to prawdopodobnie najważniejsza wiadomość dla przyszłości lotniska w Świdniku. Oficjalnie została już potwierdzona przez prezesa spółki. W przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa portu lotniczego. Aby obsłużyć te 500 000 pasażerów, które już niebawem będziemy, mam nadzieję, obsługiwali, potrzebne jest zwiększenie miejsca na hali odlotu. Czyli tu będzie dostawiony dodatkowy budynek o powierzchni około 1500 metrów. Najnowsze sprawozdanie finansowe z działalności lubelskiego lotniska będzie znane dopiero za pół roku, ale nieoficjalnie już wiadomo, że wyniki będą lepsze o 5 do 7 milionów złotych w porównaniu z drugim rokiem działalności portu.